Dziś minuta dla opiekuna trędowatych, błogosławionego Jana Bejzyma. Jan to polski jezuita, żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Nie jest to może postać powszechnie bardzo znana, ale trzeba mu oddać, że troska o potrzebujących to jest jego drugie imię. Jego największym pragnieniem było poświęcić życie w służbie najbiedniejszym, odrzuconym, pogardzanym. Dlatego ubiegał się u generała zakonu, żeby wysłał go na misję. I tak się stało. W wieku 48 lat trafił na Madagaskar. Najbardziej znaczącą jego służbą była opieka nad trędowatymi, czyli w zasadzie ludźmi całkowicie odrzuconymi przez społeczeństwo, przez najbliższych, którzy w tej samotności właściwie spodziewali się tylko śmierci. Ojciec Jan zamieszkał wśród nich, by sprawować nad nimi opiekę dzień i noc. Był dla nich wszystkim. Był pielęgniarzem, ogrodnikiem, stolarzem, no ale przede wszystkim był księdzem. Cały czas był zanurzony w Bogu. Miał pełną świadomość tego w swojej posłudze, że to Bóg opiekuje się nim i tymi ludźmi. Błogosławiony Jan jest przykładem, jest świadectwem żywej wiary i niezmierzonej miłości. Ale jego historia jest też przykładem głębokiego zaufania Bogu, które przekłada się na całe życie.